Zakończyły się konsultacje dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej. Jakie kwestie budzą najwięcej emocji? O tym będę rozmawiał z panią Katarzyną Karpiuk z kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. To może zacznijmy właśnie od tego protokołu rozbieżności. Co tu jest najważniejsze, co budzi najwięcej emocji? Po trzech spotkaniach roboczych zorganizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, oczywiście oprócz kluczowych kwestii podatkowych, nadal tą kwestią, która budzi bardzo dużo emocji, są zasady dziedziczenia po zmarłym fundatorze. Projekt ustawy przewiduje, że cały majątek wniesiony do fundacji bez żadnych ograniczeń będzie zaliczany do masy spadkowej po fundatorze, co bezpośrednio przełoży się na powstanie ewentualnego obowiązku wypłaty zachowku wobec osób uprawnionych. No i tutaj mamy jedną rozbieżność i przedsiębiorcy zwracają na to szczególną uwagę. Fundacja rodzinna będzie osobą trzecią w stosunku do fundatora. Odrębną osobą prawną, posiadającą pełną osobowość i zarządzającą majątkiem we własnym imieniu. Natomiast darowizny czy wkłady wniesione do fundacji traktowane są tak samo jak darowizny dokonane na rzecz członków rodziny i osób uprawnionych do zachowku, co oznacza, że nie ulegają żadnemu ograniczeniu. My rekomendujemy, żeby potraktować te wkłady co najmniej tak jak darowizny na rzecz osób trzecich, czyli objąć się tym 10-letnim okresem zaliczenia, a nawet idąc dalej, mając na uwadze cel, jaki ma spełnić fundacja, żeby ten okres zaliczenia wkład dokonywanych do fundacji ograniczyć do 2-3 lat. Pozwoli to z jednej strony na zaplanowanie sukcesji i zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z tego narzędzia, a z drugiej strony też pozwoli na ochronę członków rodziny i zaplanowanie tego procesu. Oczywiście tutaj mamy instytucję miarkowania zachowku, która też była długo wyczekiwana i o ile ona spotyka się z ogromną aprobatą przedsiębiorców, tutaj jedno pojęcie budzi wątpliwości, a mianowicie pojęcie przedsiębiorstwa. Miarkować zachowek będziemy mogli, jeżeli przedsiębiorstwo będzie składnikiem spadku. Natomiast przedsiębiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego to jest zbiór pewnych aktywów materialnych i praw niematerialnych, które funkcjonalnie służą realizacji celu gospodarczego. Natomiast już tym przedsiębiorstwem nie będą udziały czy akcje w spółkach kapitałowych, a to głównie te będą wnoszone do fundacji, więc żeby ten przepis miał tutaj zastosowanie, rekomendujemy, żeby doprecyzować samo pojęcie przedsiębiorstwa i rozumieć je w takim pojęciu bardziej funkcjonalnym, czyli rozszerzyć je też na udziały i akcje, wtedy jesteśmy w stanie tym problemem przynajmniej częściowo zarządzić. Firmy rodzinne chciały, żeby fundusz założycielski był wnoszony tylko w gotówce, gdy ministerstwo proponowało, że może być w gotówce bądź w postaci aktywów różnych przedsiębiorstwa. Dlaczego firmy rodzinne wolą rozwiązanie, że tylko w gotówce? Takie rozwiązanie i ten postulat również ma znaczenie czysto praktyczne. Tak naprawdę fundacja w pierwszym okresie swojego działania będzie ponosiła pewne koszty związane z jej funkcjonowaniem. W momencie, kiedy nie będzie miała środków pieniężnych, którymi może dysponować, obowiązek pokrycia kosztów bieżącego działania będzie się wiązała z koniecznością spieniężenia części aktywów, a przecież nie o to chodziło. Majątek, który będzie wnoszony do fundacji, ma być chroniony na pokolenia, ma być ochroniony przed tym ryzykiem konieczności się jego wyzbycia w celu pokrycia ewentualnych zobowiązań. Więc tutaj fundusz operatywny, ten pierwszy założycielski, wniesiony w gotówce, rozwiązuje ten problem. Po prostu fundacja będzie miała bieżące środki pieniężne. Tutaj też powstaje kwestia wysokości tego funduszu. W tej chwili mówimy o 100 tysiącach złotych, żeby nie było to zbyt wygórowane. Też są przedsiębiorcy, którzy już podkreślają, że ta kwota jest zbyt mała, aczkolwiek jest to minimum, więc każdy z fundatorów będzie miał prawo
prawo zdecydowania i oszacowania jakieś środki fundacji, przynajmniej w tym pierwszym momencie, dopóki nie nastąpią pierwsze przepływy dywidendowe, nie będą potrzebne, więc myślę, że to ta swoboda i elastyczność tutaj akurat jest do zaaprobowania. Natomiast faktycznie zmiana i umożliwienie wniesienia tego funduszu, czy nawet zastrzeżenie, żeby był to fundusz pieniężny, jest potrzebna. Czy solidarna odpowiedzialność fundacji za zobowiązania fundatora to jest jakaś kwestia istotna, czy pani by wybrała inne problemy, które są ważniejsze? Na pewno jest to istotne, natomiast to jest coś, z czym i tak przedsiębiorcy będą się musieli borykać, chociażby z uwagi na instytucję skargi pauliańskiej, więc jakiekolwiek przeniesienie majątku na rzecz osoby trzeciej, jeżeli mówimy o pokrzywdzeniu wierzycieli, jest problematyczne, natomiast no, polskie prawo zna rozwiązania. Można tutaj mówić też o dalszym ograniczeniu, tak żeby zabezpieczyć fundację przed tymi zobowiązaniami, natomiast myślę, że tutaj nie będzie zbyt dużej przestrzeni do dyskusji. Natomiast to, co na pewno jest istotne i co podkreślają przedsiębiorcy, to jest zapewnienie im jako fundatorom dużej elastyczności w kreowaniu ustroju fundacji i decydowaniu o tym, jak naprawdę ona ma funkcjonować. Dotyczy to chociażby organów, zasad funkcjonowania tych organów, ich kadencyjności, a przede wszystkim składu. Projekt ustawy przewiduje, że w skład zarządu i organu kontrolnego, czyli Rady Protektorów, mogą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, przy czym nie więcej niż, czy beneficjenci nie mogą stanowić więcej niż połowy z nich. No i tutaj pojawia się pierwszy głos sprzeciwu ze strony przedsiębiorców, którzy uważają, że to właśnie członkowie ich rodziny, ich następcy będą mieli największą wiedzę i powinni mieć możliwość swobodnego zasiadania w organach bez konieczności dopraszania osób z zewnątrz. No tutaj są dwie strony medalu. Od strony takiej czysto prawnej, bezpieczeństwa fundacji, faktycznie to ten podział i rozgraniczenie i pewne może nie wymuszenie, ale zachęcenie do profesjonalizacji tych organów jest pozytywne i jest wzorowane na rozwiązaniach zagranicznych, gdzie często wymóg dotyczy przygotowania merytorycznego takiego członka organu. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że fundacja ma być rozwiązaniem dla przedsiębiorców, dla firm rodzinnych, to myślę, że tutaj warto wsłuchać się ich w głos. Jeżeli chcą, aby to członkowie rodziny zarządzali fundacją, oczywiście na zasadach określonych przez fundatorów, myślę, że warto tego postulatu posłuchać, tak żeby nie były to martwe przepisy, a faktycznie fundacja w przyszłości była przez nasze polskie firmy wykorzystywana i tak żeby nasi przedsiębiorcy nie musieli zakładać podobnych organizmów, podobnych instytucji za granicą. Ta lista postulatów prawnych zgłoszonych przez firmy rodzinne jest tak długa, że zacząłem się zastanawiać, czy w ogóle zbliżamy się do tego, żeby powstała ustawa o fundacji rodzinnej. Czy też możliwe, że jesteśmy ciągle na odległym etapie dyskutowania i konsultowania, że nie wiadomo, kiedy ta ustawa w ogóle wejdzie w życie, jeżeli powstanie. Czy ja myślę, że już na obecnym etapie po ponad 3 latach prac nad koncepcją, założeniami, dyskusji nad pewnymi ideami i podstawami, już jesteśmy na takim etapie, że raczej zmierzamy ku końcowi. Oczywiście kluczowym będzie to, żeby ministerstwo i projektodawca, a później ustawodawca przychylił się do większości tych kluczowych postulatów, żeby się nie okazało, że o ile będziemy mieć ustawę i o ile ona faktycznie wejdzie w życie, to będzie ustawą, z której przedsiębiorcy nie będą chętnie korzystać. Jeżeli będzie się to wiązało z ryzykami, czy ryzykiem związanym z wypłatą zachowku, z nadmiernym uposażeniem beneficjentów, z ograniczeniami kręgu beneficjentów, czy utrudnieniami podatkowymi, to faktycznie jest ryzyko, że mimo że będziemy mieć ustawę i osiągniemy ten cel legislacyjny, to po prostu polskie firmy nadal nie będą miały narzędzia, z którego będą chciały skorzystać i będą szukały narzędzi na zewnątrz. Więc teraz naszym zadaniem jest to, żeby przygotować taki projekt, który w najbardziej optymalny sposób zaadresuje realne potrzeby polskiego biznesu. Czy jest już przesądzone, że wprowadzony zostanie do systemu prawnego termin fundacja rodzinna? Chodzi o samo słowo fundacja.
Niestety nie. Tutaj też dyskusja się toczy i to dyskusja, która wzbudza bardzo wiele emocji. Głos zabierają tutaj przedstawiciele organizacji charytatywnych, fundacji, które w tej chwili działają na polskim rynku i troszeczkę oponują przed tą nazwą, obawiając się, że będzie ona stała w opozycji do działalności charytatywnej, którą oni prowadzą, że nazwa Fundacja Rodzinna spowoduje utratę zaufania społecznego do już funkcjonujących organizacji pożytku publicznego. No moim zdaniem są to obawy całkowicie nieuzasadnione. Po pierwsze, za granicą, tam gdzie mamy do czynienia z fundacjami rodzinnymi, czy też inaczej nazwane fundacjami prywatnymi, wszędzie funkcjonują obok nich fundacje pożytku publicznego, fundacje charytatywne, i nie wchodzą one we własne kompetencje, nie powodują, że ta działalność charytatywna w jakiś sposób jest naruszona czy zaburzona. Drugą rzeczą jest to, że założyciele polskich fundacji rodzinnych, właściciele firm, wcale nie będą dążyli do nadania im rozgłosu. To ma być narzędzie, które zapewni bezpieczeństwo firmie i rodzinie. O tym, jakie są efekty zakończonych konsultacji dotyczących ustawy o fundacji rodzinnej, rozmawiałem z panią Katarzyną Karpiuk z Kancelarii Orzuk-Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję bardzo.